Rozdział jedenasty. Lewin wypił swój kieliszek i obaj na czas jakiś zamilkli. O jednym tylko muszę Ci jeszcze powiedzieć. Znasz Wrońskiego? zapytał Stepan Arkadiewicz. Nie, nie znam. Dlaczego pytasz mnie o to? Podaj drugą butelkę. Zwrócił się Stepan Arkadiewicz do Tatara, który chciał dolewać kieliszki i kręcił się bez ustanku koło stołu właśnie wtedy, gdy był najmniej potrzebny. Dlatego żeś powinien wiedzieć o tym, że Wroński. To jeden z twych współzawodników. Co to za jeden ten Wroński? Zapytał Lewin, i w oczach jego przed chwilą tak dziecięco naiwnych, którymi tak zachwycał się obłoński, nagle błysnął zły i nieprzyjemny wyraz. Wroński jest synem hrabiego Cyryla Iwanowicza Wrońskiego, jednym z najlepszych typów petersburskiej złotej młodzieży. Poznałem się z nim w twerze, gdym tam służył, a on przyjeżdżał do poboru wojskowego. Nadzwyczaj bogaty, przystojny, z ogromnymi stosunkami, fligel adiutant, a przytem tym nadzwyczaj przyjemny i dobry człowiek. Gdym go tutaj w Moskwie poznał bliżej, przekonałem się, że jest nie tylko dobrym, ale też nadzwyczaj wykształconym i rozumnym człowiekiem. Bezwarunkowo należy on do tych, co zachodzą daleko. Lewin marszczył się i słuchał. Zjawił się tutaj niedługo po twoim wyjeździe. Jestem o tym głęboko przekonany, że po uszy zakochał się w Kitty. Matka zaś, jak to łatwo zrozumiesz, wybacz mi, lecz nic nie rozumiem, przerwał mu Lewin krzywiąc się i od razu przypomniał sobie brata Mikołaja i zaczął robić sobie wyrzuty, że zapomniał o nim. Poczekaj chwilkę, odpowiedział Stepan Arkadiewicz, biorąc go za rękę. Powiedziałem ci to, co wiem, i powtarzam, że w całej tej zawiłej, serdecznej sprawie o ile ja się domyślam szanse wygrania są po twojej stronie. Lewin oparł się o poręcz krzesła. Twarz jego pokryła się bladością. — Radziłbym ci jednak działać o ile możliwości, najprędzej — mówił w dalszym ciągu Obłoński, dolewając kieliszek Lewina. — Nie, dziękuję, więcej już pić nie mogę — rzekł Lewin, odsuwając swój kieliszek. — Gdyż upiłbym się. — A tobie jak się powodzi? — zapytał, chcąc widocznie zmienić temat rozmowy. — Jeszcze słówko. W każdym razie radzę ci rozstrzygnąć prędko tę sprawę. Dzisiaj nie mów lepiej nic o tym, lecz idź jutro rano. Oświadcz się klasycznie i niech ci Bóg błogosławi. Wybierasz się do mnie ciągle na polowanie. Przyjś na wiosnę, odezwał się Lewin. Teraz Lewin żałował bardzo, że rozpoczął tę rozmowę ze Stepanem Arkadiewiczem, gdyż zdawało mu się, że czysty obraz z Kitty, który nosił w duszy, może być skalanym rozmową o współzawodnictwie jakiegoś petersburskiego oficera oraz domysłami i radami Stepana Arkadiewicza. Stepan Arkadiewicz uśmiechnął się, gdyż rozumiał i współczuł z Lewinem. Przyjadę kiedykolwiek odparł. Tak, mój kochany, kobiety to oś, około której wszystko się obraca. I ze mną też jest źle. Bardzo źle. A wszystko przez kobiety. Powiedz mi szczerze, mówił dalej, wyjmując cygaro i biorąc kieliszek. Daj mi radę. Jaką? Przypuśćmy, żeś żonaty. Że kochasz żonę, lecz. zająłeś się inną kobietą. Wybacz mi, lecz ja stanowczo nie pojmuję tego, jak. Jak na przykład nie pojmowałbym, gdybym najadłszy się teraz, ukradł kołacz przechodząc koło sklepu z pieczywem. Oczyste pana Arkadiewicza błyszczały jeszcze bardziej niż zwykle. Dlaczego? Kołacz czasami tak pachnie, że trudno oprzeć się. Himlisch ist, wenn ich bezwungen, meine irdische Begier, Aber doch i wenns nicht gelungen, hatte auch recht hübsch plaisir. Deklamując, Stepan Arkadiewicz uśmiechał się przebiegle. Lecz Lewin również nie mógł wstrzymać uśmiechu. Tak, ale bez żartów. Mówił dalej Obłoński. Zrozum, że kobieta jest miłym, łagodnym, kochającym stworzeniem, które samo, będąc biednym i samotnym, wszystko poświęca. Obecnie już po wszystkiemu. Czyż mam ją porzucić? Przypuśćmy, że rozstanę się z nią. Lecz czyż mi nie wolno litować się nad nią i zająć się jej losem? Wybacz mi, lecz wiesz, że dla mnie wszystkie kobiety dzielą się na dwie kategorie. Wyraźnie mówiąc, są kobiety i są. Uroczych upadłych istot nie widziałem i nie będę widziała, podobne do tej francuski, co siedzi za bufetem, są to tylko, moim zdaniem, gadziny. Tak jak i wszystkie kobiety upadłe. A niewiasta z Ewangelii. Daj spokój. Gdyby Chrystus wiedział, jak ludzie nadużywać będą tych słów jego, nigdy by ich nie był wyrzekł. Świat pamięta tylko te słowa z całej Ewangelii. Ja zresztą mówię nie to, co myślę, ale co czuję. Mam wstręt do kobiet upadłych. Ty lękasz się pająków, a ja tych gadzin. Zapewne nie studiowałeś bliżej pająków, a ja tych gadzin. Dobrze ci tak mówić. Jesteś podobnym do tego jego mościa z romansu Dickensa, co to lewą ręką przerzuca przez prawe ramię każdą nieprzyjemność. Lecz zaprzeczanie jakiemu bądź faktowi nie jest odpowiedzią na nim. Powiedz mi proszę cię, co mam robić? Postaw się w moim położeniu. Żona starzeje się, a tyś pełen życia. Nie zdążysz opatrzyć się, a już widzisz, że nie możesz kochać żony prawdziwą miłością, pomimo że ją nadzwyczaj szanujesz. Nagle natkniesz się na stworzenie, które ci się podoba, które pokochasz. I wtedy przepadłeś z Kretesem, z rozpaczą w głosie tłumaczył się Stepan Arkadiewicz. Lewin uśmiechnął się. Tak, przepadłeś, mówił dalej obłoński. Lecz cóż robić? Nie kraść kołaczy. Stepan Arkadiewicz roześmiał się. O moralisto, lecz zrozum, że są dwie kobiety. Jedna wymaga tylko praw swoich, a prawa te rozciągają się na twoją miłość, której jej dać nie możesz. Druga zaś poświęca ci wszystko i nic w zamian nie żąda. Cóż mam robić w takim razie? Jak postąpić sobie? W takich razach dochodzi do przykrego dramatu. Jeśli żądasz mojej szczerej odpowiedzi, to powiem ci, że nie wierzę, aby w tym wszystkim krył się jakikolwiek dramat. Dlatego, że według mnie miłość, oba rodzaje miłości, które Plato określa w swej uczcie, jest kamieniem probierczym ludzi. Jedni pojmują tylko jedną z nich, drudzy drugą. Ci, którzy pojmują tylko miłość nieplatoniczną, na próżno mówią o dramatach, gdyż w miłości takiej nie może być dramatu. Dziękuję i za przyjemność, moje uszanowanie. Ot i cały dramat, a w platonicznej miłości dramat miejsca mieć nie może, gdyż wszystko jest w niej szczerym i czystym, gdyż. Lecz w tej chwili Lewin przypomniał sobie o swych dawnych grzechach i o wewnętrznej walce, przez którą przeszedł, i po chwili dodał. Kto wie zresztą? Może ty masz rację. Lecz ja nie wiem. Stanowczo nie wiem. Widzisz? Ty jesteś człowiekiem zasad. Jest to twą zaletą, lecz zarazem i wadą. Hm? Sam masz dużo zasad i wymagasz od życia, aby i ono składało się z zasadniczych zjawisk, a to rzadko kiedy się zdarza. Ty wymagasz, aby działalność człowieka zawsze miała cel przed sobą, żeby miłość i życie rodzinne zawsze były jednakowymi, a to wszystko zdarza się bardzo rzadko. Prawie nigdy. Cała rozmaitość, cała krasa, cały urok życia składa się z kontrastów, ze światła i cieniów. Lewin westchnął i nic nie odrzekł na to. Zamyślił się i nie słuchał Obłońskiego. I nagle obaj poczuli, że choć są przyjaciółmi, choć jedli razem obiad i pili wino, które powinno było jeszcze bardziej zbliżyć ich do siebie, że każdy z nich myśli tylko o sobie, a jeden nic drugiego nie obchodzi. Obłoński nieraz już doznawał takiego wrażenia, które dość często ogarnia po obiedzie i wiedział, co trzeba robić w takich razach. Rachunek zawołał na służbę i wyszedł do sąsiedniego pokoju, gdzie spotkał zaraz znajomego adiutanta, z którym zaczął rozmawiać o jednej z aktorek i o jej opiekunie. Podczas rozmowy z adiutantem Stepan Arkadiewicz odetchnął po rozmowie z lewinem, który zawsze zmuszał go do zbyt wielkiego umysłowego wysiłku. Gdy nadszedł tatar z rachunkiem na 26 rubli z kopiejkami i dodatkiem na napiwek, Lewin, którego kiedy indziej oburzyłaby jako mieszkańca wsi przypadająca na niego suma 14 rubli, obecnie nie zwrócił uwagi na to, zapłacił i pojechał do domu przebrać się na wieczór do szczerbackich, na którym miały się rozstrzygnąć jego losy. Rozdział dwunasty. Księżniczka Kitty Szczerbacka miała 18 lat. Matka wywoziła ją dopiero od roku. Powodzenia w świecie miała więcej niż jej obydwie siostry. Więcej nawet niż sama księżna spodziewała się, gdyż nie tylko cała młodzież bywająca w Moskwie na balach była zakochaną w Kitty, lecz zaraz w ciągu pierwszego karnawału trafiły jej się dwie bardzo poważne partie. Lewin i zaraz po jego odjeździe hrabia Wroński. Przyjazd Lewina w pierwszych dniach zimy, częste jego bywanie oraz widoczne zakochanie się w Kiti dały powód do pierwszej, poważniejszej rozmowy pomiędzy rodzicami Kiti co do jej przyszłości i do sprzeczek między księciem a księżną. Książę był za Lewinem i dowodził, że niczego lepszego nie można sobie życzyć dla Kiti. Księżna zaś, ze zwykłym kobietą zwyczajem niestawiania jasno kwestii, twierdziła, że Kiti jest jeszcze za młoda, że Lewin nie odezwał się nigdy poważnie o swych zamiarach, że Kiti nie jest do niego przywiązana i wymieniła dużo najrozmaitszych powodów, lecz nigdy nie wspomniała o najgłówniejszym, a mianowicie, że liczy na stosowniejszą partię dla córki i że dla niej, księżnej, Lewin nie jest sympatycznym. Po wyjeździe Lewina, który tak nagle nastąpił i który ją ucieszył, księżna z triumfem mówiła do męża, widzisz, ja miałam rację, lecz jeszcze bardziej uradowała się, gdy Wroński zaczął bywać w ich domu. Gdyż księżna utwierdziła się w mniemaniu, że Kitty powinna zrobić nie tylko dobrą, ale nawet i świetną partię. Zdaniem matki nie można nawet było porównywać Lewina z Wrońskim, gdyż raziły ją w Lewinie jego dziwne i czasami zbyt surowe poglądy i jego nieobycie się w świecie, które przypisywała dumie Lewina. Wreszcie jego dzikie, jak się wyrażała, życie na wsi, gdzie całe dnie spędzał między bydłem i chłopami. Nie podobało jej się również, że Lewin, chociaż był zakochany w Kitty, bywał w ich domu przeszło półtora miesiąca i zdawał się namyślać, jak gdyby wahał się, przypuszczając może, że uczyni domowi Szczerbackich zbyt wielki zaszczyt, oświadczając się o rękę Kitty. Wreszcie drażniło księżne, że Lewin nie domyślał się, że bywając w domu, gdzie jest panna na wydaniu, należy dać poznać swe zamiary. Nagle Lewin wyjechał. Bogu dzięki! Jest tak mało pociągającym, że Kitty nie mogła zakochać się w nim pomyślała księżna. Wroński czynił zadość wszystkim widokom matki, jako człowiek bardzo bogaty, rozumny, dobrego rodu, mający przed sobą świetną wojskowo-dworską karierę. Księżna wiedziała, że niczego lepszego spodziewać się nie może dla swej najmłodszej córki. Wroński na balach starał się widocznie o względy Kitty. Tańcował z nią, bywał u nich. Nie można więc było wątpić, że ma poważniejsze zamiary, lecz pomimo to matka przez całą zimę była bardzo niespokojną. Księżna wyszła za mąż 30 lat temu. Wyswatała ją jedna z ciotek. Narzeczony, o którym już poprzednio wszystko wiedziano, przyjechał, zobaczył pannę i sam dał się jej poznać. Ciotka swatka dowiedziała się i powiedziała o wzajemnie doznanym wrażeniu. Pokazało się, że młodzi podobali się sobie. Potem w oznaczony dzień nastąpiły oczekiwane przez rodziców urzędowe oświadczyny, które też zostały przyjętymi. Wszystko odbyło się bardzo łatwo i zwyczajnie. Tak się przynajmniej zdawało obecnie księżnej. Lecz na swych własnych córkach przekonała się księżna, do jakiego stopnia zagmatwaną i niełatwą jest ta, tak na pozór zwyczajną wydająca się sprawa: wydawanie córek za mąż. Ile to było strachu, ile namysłu, ile pieniędzy wydać trzeba było, ile nieporozumień z mężem przy wydawaniu za mąż dwóch starszych córek, Darii i Natalii. Teraz przy wydawaniu młodszej ten sam strach, te same wątpliwości i jeszcze większe niż dawniej nieporozumienia z mężem. Stary książę, jak zwykle wszyscy ojcowie, był nadzwyczaj drażliwym na punkcie reputacji swych córek i był zazdrosny o nie, szczególnie o Kitty, którą najbardziej kochał i na każdym kroku robił żonie sceny za to, że kompromituje mu córkę. Księżna była już przyzwyczajona do tego przy wydawaniu za mąż starszych córek, lecz sama przed sobą przyznawała, że obecna drażliwość księcia ma więcej uzasadnionych podstaw. Księżna zauważyła, że świat w ostatnich czasach zmienił się pod wieloma względami i że obowiązki matki stały się jeszcze trudniejszymi. Widziała, że rówieśnice Kitty zawiązują jakieś stowarzyszenia, że uczęszczają na jakieś wykłady, że rozmawiają bez najmniejszego skrępowania się z mężczyznami, że same wychodzą na miasto i że, co najważniejsze, wszystkie są zdania, że wybór męża zależy tylko od nich, a nie od rodziców. Obecnie już nie wydają tak za mąż jak dawniej, myślały. I mówiły wszystkie te młode panny, a nawet i wszyscy starsi i poważniejsi ludzie. Lecz jak obecnie wydają za mąż, tego księżna nie mogła od nikogo dowiedzieć się. Francuski zwyczaj, że rodzice stanowią o losach dzieci, nie miał uznania i krytykowano go. Angielski zwyczaj pozostawienia pannie kompletnej swobody również nie był przyjętym i w rosyjskim społeczeństwie był zupełnie niemożebnym. Rosyjski zwyczaj swatania uważano za coś wstrętnego. Wszyscy wyśmiewali to a razem z innymi i księżna. Lecz jak należy wychodzić i wydawać za mąż, tego nikt nie wiedział. Każdy z kim księżnej zdarzało się rozmawiać o tym, mówił: Ależ na miłość Boską, czas już zapomnieć o tym anachronizmie. Przecież to młodzi pobierają się, a nie rodzice, a zatem należy pozostawić młodym zupełną swobodę postępowania. Tym, co nie mieli córek, nic nie szkodziło tak mówić. Księżna jednak wiedziała, że córka jej, poznawszy kogoś bliżej, może się w nim zakochać i zakochać się w tym właśnie, który nie zechce się ożenić, lub nie będzie mógł zostać jej mężem. I chociaż tyle już osób mówiło księżnej, że w naszych czasach młodzi ludzie sami powinni myśleć o swym losie, księżna jednak nie mogła temu wierzyć. Również jak nie mogłaby wierzyć, że nabite pistolety są najodpowiedniejszą zabawką dla pięcioletnich dzieci. Wszystko to było powodem, że księżna była bardziej niespokojną o Kitty niż o starsze córki. Obecnie księżna lękała się, aby Wroński nie ograniczył się tylko na chęci przypodobania się Kitty, gdyż zauważyła, że Kitty już się zakochała w nim. Księżna jednak pocieszała się tym tylko, że Wroński jest człowiekiem uczciwym, który wie, jak ma się zachować, lecz zarazem wiedziała również, że przy obecnej swobodzie zachowywania się łatwo jest zwrócić na siebie uwagę panny i że pod tym względem mężczyźni w ogóle są nader lekko myśli. W zeszłym tygodniu Kitty opowiedziała matce o rozmowie, jaką miała z Wrońskim podczas Mazura. Wroński powiedział Kitty, że on i brat jego do tego stopnia przyzwyczaili się ulegać we wszystkim matce, że nigdy nie podejmują nic ważniejszego bez jej porady. I teraz oczekuje na przyjazd matki z Petersburga. Jak na największe szczęście, dodał ze znaczącym spojrzeniem. Kitty powiedziała to matce, nie przywiązując żadnej wagi do słów Wrońskiego, lecz matka wiadomość ta zainteresowała bardzo, gdyż wiedziała, że stara hrabina jest dla dzień oczekiwaną, że matka Wrońskiego będzie zadowoloną z wyboru syna. Dziwiła się tylko, że Wroński odwleka z oświadczynami, jakby bojąc się matki. Księżna Szczerbacka tak usilnie pragnęła, żeby to małżeństwo doszło do skutku i żeby jej kłopoty skończyły się, że wierzyła już temu wszystkiemu. Księżnej przykro było patrzeć się na najstarszą swą córkę Doli, mającą zamiar rozejść się z mężem i cierpiącą nad tym bardzo. Lecz niepewność, jak się rozstrzygnie los najmłodszej, pochłaniała ją zupełnie. Niepokój jej wzrósł z chwilą przyjazdu Lewina, gdyż bała się, aby Kitty, która, jak się zdawało, przez pewien czas była zajętą Lewinem, nie odrzuciła przez zbytnią uczciwość oświadczyn Brońskiego. I w ogóle, żeby przyjazd Lewina nie utrudnił i nie wstrzymał całej sprawy mającej się już ku końcowi. Kiedy on przyjechał? Zapytała księżna po powrocie do domu. Dzisiaj, mamą. Chciałam ci powiedzieć, zaczęła księżna i Kitty domyśliła się zaraz z poważnego wyrazu twarzy matki, o czym będzie mowa. Mamo, odpowiedziała zaczerwieniwszy się, zwracając się ku matce. Na miłość boską, nie mów mi o tym. Ja wiem, wiem wszystko. Życzenia Kitty były zgodne z życzeniami matki, lecz główny powód, którym kierowała się matka, oburzał ją. Chciałam ci tylko zwrócić uwagę, że gdy się uczyni nadzieje jednemu – mama moja kochana, niech mama nie mówi o tym, ja lękam się słuchać, nie będę już nic mówiła – odpowiedziała matka, ujrzawszy łzy w oczach Kitty. Obiecałaś, że nie będziesz mieć żadnej tajemnicy przede mną? Wszak prawda. Nigdy, kochana mamo. Żadnej odparła Kitty, cała rumieniąc się i patrząc prosto w oczy matce. Lecz obecnie nie mam nic do powiedzenia. Ja, ja, gdyby nawet chciała, to nie wiedziałabym, co i jak. Nie wiem. Gdyby mówiła nieprawdę, nie miałaby takich oczów, pomyślała księżna i uśmiechnęła się, widząc do jakiego stopnia Kitty jest zakłopotaną i szczęśliwą. I znów księżna uśmiechnęła się na myśl, jak Kitty przejętą jest tym, co dzieje się teraz w jej duszy. A rozdział trzynasty. Kitty przez całe poobiedzie do samego wieczora była w tym stanie, w jakim bywa młody człowiek przed bitwą. Czuła mocne bicie serca i nie mogła skupić myśli. Wiedziała, że wieczór dzisiejszy, gdy oni obydwaj po raz pierwszy się spotkają, rozstrzygnie o jej losie i ciągle przedstawiała sobie w wyobraźni to każdego z nich oddzielnie, to znów ich obydwóch razem. Gdy myślała o przeszłości, to z przyjemnością i rozrzewnieniem wspominała Lewina. Wspomnienia dzieciństwa i wspomnienia przyjaźni Lewina ze zmarłym jej bratem dodawały szczególnego poetycznego uroku ich stosunkowi. Miłość Lewina, której była pewną, podchlebiała jej i cieszyła ją. Wspomnienie o Lewinie było jej przyjemnym. Do wspomnień o Wrońskim dołączała się jakaś fałszywa nuta. Chociaż Wroński był nadzwyczaj światowym i na swoim miejscu człowiekiem. Zdawało się jej, że było coś fałszywego nie w nim, gdyż on był bardzo naturalnym, lecz w niej samej, w stosunku zaś jej do Lewina wszystko było tak szczere i czyste. Lecz za to, ile tylko razy wspomniała o swojej przyszłości z Wrońskim, widziała ją w perspektywie zupełnego szczęścia. Przyszłość zaś z Lewinem przedstawiała się mglistą. Wszedłszy na górę do swego pokoju, aby ubrać się na wieczór, Kitty z przyjemnością zauważyła, że jest w jednym z lepszych dni swoich i że panuje najzupełniej nad sobą. Panowanie zaś nad sobą było jej niezbędnie potrzebnym, wobec tego co ją oczekiwało. Czuła w sobie wewnętrzny spokój, czuła, że nic nie krępuje swobody jej ruchów. O wpół do ósmej, jak tylko weszła do zupełnie jeszcze pustego salonu, lokaj zameldował. Konstanty Dmitriewicz Lewin. Księżna ubierała się jeszcze, księcia również nie było. Stało się, pomyślała Kitty i uczuła przyspieszone bicie serca. Spojrzała w lustro i przeraziła się, ujrzawszy w nim swą twarz pokrytą bladością. Teraz pewną już była, że Lewin na umyślnie tak wcześnie przyjechał, aby zastać ją samą i oświadczyć się. Teraz dopiero rzecz cała przedstawiła się jej z innej, zupełnie nowej strony. Teraz dopiero zrozumiała, że sprawa ta dotyczy nie jej tylko osobiście, z kim ma być szczęśliwą i kogo będzie kochać. Lecz, że za chwilę będzie musiała wyrządzić przykrość człowiekowi, którego lubi i który jest dla niej nadzwyczaj sympatycznym. I to wyrządzić wielką przykrość. Za co? Za to, że on kocha ją. Lecz trudno. Tak powinno i tak musi być. Mój Boże, czyż ja sama mam mu to powiedzieć? Pomyślała. Czyż mam mu powiedzieć, że go nie kocham? Będzie to kłamstwem. Cóż mam mu powiedzieć? Czy że ja kocham innego? Nie będę mu mogła tego powiedzieć. Chyba odejdę. Kitty zbliżała się już ku drzwiom, gdy dały się słyszeć jego kroki. Nie, to by nie było uczciwym. Czekóż mam się lękać? Nic złego nie zrobiłam. Co ma się stać, niech się stanie. Powiem mu całą prawdę. Z nim należy być szczerą. Otóż i on? Mówiła sobie, ujrzawszy jego silną, onieśmieloną postać z błyszczącymi, utkwionymi w nią oczyma. Spojrzała mu prosto w oczy, jakby błagając go o zmiłowanie nad sobą. I podała mu rękę. Przyszedłem nie w porę, zdaje się, że za wcześnie, przemówił Lewin, rozglądając się po pustym salonie. Gdy zobaczył, że przewidywania jego sprawdziły się i że nikt nie będzie mu przeszkadzał w wypowiedzeniu wszystkiego, co mu leżało na sercu, twarz jego nabrała posępnego wyrazu. O, wcale nie! odrzekła Kitty i siadła przy stole. Życzyłem sobie bardzo zastać panią samą zaczął nie biorąc krzesła i nie patrząc na nią, żeby nie onieśmielać się jej widokiem. Mama w tej chwili nadejdzie. Zmęczyła się wczoraj bardzo. Wczoraj mówiła sama, nie wiedząc, co mówią jej usta i nie spuszczała z niego błagalnego i pieszczotliwego spojrzenia. Lewin spojrzał na nią. Kitty zaczerwieniła się i zamilkła. Powiedziałem pani, że nie wiem, czym na długo przyjechał, gdyż zależy to od pani. Coraz niżej i niżej pochylała głowę, nie wiedząc, jaką da odpowiedź na to, co zaraz miało nastąpić. Zależy to od pani, powtórzył. Chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć. Potem przyjechał. Chciałem zapytać. Zapytać się. Być moją żoną. Wymówił sam nie wiedząc, co mówi, lecz ujrzawszy, że to, co mu wydawało się najstraszniejszym, powiedział, już przestał mówić i popatrzył na nią. Ona oddychała ciężko, nie patrząc na niego. Dusza jej przepełniona była szczęściem. Nie spodziewała się, żeby wypowiedziana miłość jego wywarła na niej takie wrażenie. Lecz trwało to tylko przez chwilę. Przypomniała sobie Wrońskiego. Podniosła na lewina swoje jasne, szczere oczy i spojrzawszy na jego wyraz twarzy, na której malowała się zupełna rezygnacja, odpowiedziała prędko: To nie może być. Niech mi Pan wybaczy. Chwilę temu była mu tak bliską i drogą. Chodziło mu o nią więcej niż o własne życie, obecnie zaś stała mu się obojętną i obcą zupełnie. Nie mogło być inaczej. Odezwał się, nie patrząc na nią, ukłonił się i chciał odejść. A rozdział XIV. Lecz w tej samej chwili weszła księżna. Znać było po niej, że zatrwożyła się, gdy zobaczyła córkę sam na sam z Lewinem, oboje tak pomieszanych. Lewin ukłonił się jej i nic nie powiedział. Kitty milczała, nie podnosząc oczu. Bogu dzięki odmówiła mu. Pomyślała matka i twarzy i rozjaśniła się zwykłym uśmiechem, którym co czwartek spotykała gości. Siadła i zaczęła wypytywać Lewina, co porabia i jak spędza czas na wsi. Lewin usiadł również, oczekując na przebycie gości, aby potem wyjść niepostrzeżenie. W pięć minut potem weszła przyjaciółka Kitty, hrabina Nordston, która rok temu wyszła za mąż. Była to kobieta sucha, z czarnymi, błyszczącymi oczyma, chorowita i nerwowa. Lubiła bardzo Kitty i przyjaźnie jej, jak zawsze, przyjaźń mężatek ku pannom, objawiała się w chęci wydania Kitty za mąż według swego ideału, którym dla hrabiny Nordston był wroński. Lewina, zaś, którego w początkach zimy często spotykała u Szczerbackich, Hrabina nie lubiła. Stałym i ulubionym jej spędzaniem czasu przy spotkaniu się z Lewinem było żartowanie sobie z niego. Lubię bardzo, gdy spogląda na mnie ze swej wysokości, gdy przerywa ze mną swą mądrą rozmowę, dlatego, że mgłupia, lub też zniża się ku mnie łaskawie. Bardzo to lubię, zniża się. Cieszę się bardzo, że nie znosi mnie, mawiała Hrabina Nordstone o Lewinie. I miała rację. Gdyż rzeczywiście Lewin nie mógł jej znosić i pogardzał nią za to właśnie, czym ona chełpiła się i co miała sobie za zasługę, a mianowicie za jej nerwy, za wyniosłą pogardę i za absolutną obojętność dla wszystkiego, co tylko miało stosunek z rzeczywistym życiem. Pomiędzy Nordsto a Lewinem utrwalił się stosunek dość często spotykany w salonach, polegający na tym, że dwoje ludzi, zachowując pozory przyjaźni, pogardza sobą nawzajem do tego stopnia, że nie są nawet w stanie traktować się na serio. I że jeden nie może obrazić drugiego. Hrabina Nordston od razu zaczęła żartować z Lewina. O, Konstanty Dmitriewicz, znowu przyjechałeś pan do naszego przewrotnego Babilonu? Odezwała się, podając mu drobną żółtą rączkę na powitanie i przypominając sobie powiedzenie jego, że Moskwa jest Babilonem. Czyżby Babilon poprawił się, czy też pan zepsułeś się? dodała, spoglądając na niego z uśmiechem. Pochlebia mi, hrabino, że. Pamiętasz tak dobrze me słowa? Odpowiedział Lewin, który miał już czas odzyskać równowagę, zwykłym tonem, którym odzywał się do hrabiny. Widocznie słowa me wywierają na panią wrażenie. Ależ ma się rozumieć, zapisuje je zawsze. A ty, Kitty, byłaś dziś na ślizgawce? I zaczęła rozmawiać z Kitty. Chociaż Lewinowi nie wypadało wychodzić teraz, lecz był zdecydowanym na to, gdyż było mu nadzwyczaj przykro spędzić cały wieczór z Kitty i patrzeć na nią. Kitty od czasu do czasu spoglądała na niego i unikała jego wzroku. Lewin chciał wstać i wyjść, lecz księżna, zauważywszy jego milczenie, zwróciła się ku niemu. Czy pan na długo przyjechał do Moskwy? Zdaje się, że pan pracuje w ziemstwie i nie musi mieć dużo czasu. Nie, księżno, już nie jestem członkiem w ziemstwie, odparł. Przyjechałem tylko na parę dni. Musiało mu się coś stać? Pomyślała hrabina Nordston, przypatrując się surowemu i poważnemu wyrazowi jego twarzy. Nie zaczyna jakoś swych mądrych dowodzeń. Lecz ja muszę zacząć z nim rozmawiać. Nadzwyczaj lubię wystrychnąć go na dudka wobec Kitty i muszę to dzisiaj koniecznie zrobić. Konstanty Dmitriewiczu zwróciła się ku niemu. Zechcie mi pan wytłumaczyć jedną rzecz. Pan znasz się tak na wszystkim. W majątku naszym, w kałuskiej guberni, wszyscy chłopi i wszystkie baby, jednym słowem wszyscy, poprzepijali wszystko, co tylko mieli i nic nam teraz nie chcą płacić. Co to ma być? Pan zawsze tak chwali chłopów. W tej chwili jeszcze jedna z pań weszła do salonu i Lewin wstał. Wybacz mi, hrabino, lecz ja doprawdy nie znam się na tym i nie umiem dać pani żadnej odpowiedzi, odpowiedział i obejrzał się na wchodzącego za damą wojskowego. Zapewne Wroński, pomyślał. Ja by przekonać się o tym, spojrzał na Kitty, która zdążyła już dostrzec Wrońskiego i obejrzała się na Lewina. I z jednego tylko spojrzenia jej, Pomimo woli uśmiechających się oczów, Lewin zrozumiał od razu, że Kitty kocha tego człowieka i zrozumiał to tak dobrze, jak gdyby ona sama mu to powiedziała. Zaciekawiło go, co to był za człowiek ten Wroński. Teraz, nie namyślając się, czy wypada, czy nie wypada, Lewin postanowił zostać, gdyż musiał koniecznie przekonać się, jakim człowiekiem był ten, którego ona kochała. Są ludzie, którzy, spotykając się ze szczęśliwszym od siebie współzawodnikiem, postanawiają sobie nie zwracać uwagi na ich zalety i starają się dopatrywać w nim tylko ujemnych stron. Drugi zaś rodzaj ludzi przeciwnie, pragnie w rywalu, który ich zwyciężył, dopatrzyć się tych zalet, którymi zostali zwyciężeni, i szukają starannie tych zalet z pewnym nawet bólem serca. Lewin należał do tej ostatniej kategorii. Zalety Wrońskiego rzucały się w oczy każdemu od razu. Także Lewinowi łatwo było dojrzeć je. Wroński był niewysokim, dobrze zbudowanym brunetem, z pięknym, nadzwyczaj spokojnym, męskim obliczem. W jego twarzy i postawie, od krótko ostrzyżonych czarnych włosów i wygolonego podbródka, do szerokiego, nowego, prosto z igły munduru, wszystko było nadzwyczaj proste i zarazem wykwintne. Przepuściwszy przed sobą wchodzącą damę, Wroński podszedł do księżnej, a potem ku Kitty. Gdy podchodził ku niej, w pięknych oczach jego znać było zachwyt, i z zaledwie widocznym, pełnym szczęścia uśmiechem, z szacunkiem i ostrożnie skłonił się przed nią i podał jej swą małą, lecz szeroką dłoń. Przywitawszy się ze wszystkimi i porozmawiawszy trochę z każdym, Wroński siadł ani razu nie spojrzał w stronę Lewina, który na chwilę nie spuszczał go z oczu. Konstanty Dmitriewicz Lewin, hrabia Aleksy Cyrylowicz Wroński, przedstawiła ich księżna. Broński wstał i życzliwie, patrząc w oczy Lewinowi, uścisnął podaną sobie rękę. Miałem tej zimy spotkać się raz z panem na obiedzie, rzekł, uśmiechając się swym szczerym i wesołym uśmiechem. Lecz pan wyjechał nagle na wieś. Konstanty Dmitriewicz nienawidzi miasta i nas, mieszczuchów, i pogardza nami, odezwała się hrabina Nordston. Widocznie słowa moje wywierają na panią wrażenie, gdy pani tak dobrze pamięta je. Odpowiedział Lewin i zaczerwienił się, gdyż przypomniał sobie, że powtarza tę odpowiedź już po raz drugi. Wroński spojrzał na Lewina, na hrabinę Nordston i uśmiechnął się. Pan stale mieszka na wsi? zapytał. Wyobrażam sobie, jak panu musi się nudzić podczas zimy. Kto ma zajęcie, temu się nie nudzi. A zresztą mnie moje towarzystwo wystarcza odparł dobitnie Lewin. Lubię wiesz, mówił dalej Wroński, zauważywszy ton Lewina, lecz udając, że nie zauważył tego. Spodziewam się, hrabio, że nie zgodziłbyś się mieszkać stale na wsi? Zapytała hrabina Nordston. Nie wiem, nigdy nie próbowałem mieszkać na wsi dłużej, lecz raz doświadczyłem dziwnego uczucia. Nigdy nie tęskniłem tak za wsią, za prawdziwą rosyjską wsią z łapciami i z chłopami, jak wtedy, gdym całą zimę z matką spędzał w Nicei. Nicea, jak to państwu wiadomo, sama przez się jest nudną, równie jak Neapol i Sorento, które są dobre, ale tylko na krótko. Tam właśnie, na południu, przypomina się Rosja. A szczególnie wieś, zupełnie jak Wroński mówił, zwracając się i ku Kitty, i ku Lewinowi, spoglądając na nich po kolei swym spokojnym, życzliwym spojrzeniem. Widać było po nim, że mówi to tylko, co mu przychodzi na myśl. Zauważywszy, że hrabina Nordston chciała odezwać się, Wroński przestał mówić i zaczął uważnie przysłuchiwać się hrabinie. Rozmowa nie umilkła na chwilę. Także stara księżna, która zawsze miała w pogotowiu na zapas, na wypadek braku tematu do rozmowy, dwa działa ciężkiego kalibru, klasyczne i realne wykształcenie i powszechną powinność wojskową, nie miała potrzeby wytaczać ich. A hrabina Nordston nie miała sposobności drażnić Lewina. Lewin chciał, ale nie mógł przyłączyć się do ogólnej rozmowy. Obiecywał sobie co chwila, że wyjdzie, lecz nie wychodził, jakby czekając na coś. Rozmowa zaczęła się toczyć o stolikach wirujących i o duchach. I hrabina Nordston, która wierzyła w spirytyzm, zaczęła opowiadać cuda, których była naocznym świadkiem. – Doprawdy, hrabino, musi mnie pani kiedy koniecznie tam zaprowadzić. Nigdy nie widziałem nic nadzwyczajnego, choć zawsze starałem się zobaczyć. Uśmiechając się, rzekł Wroński. – Dobrze, w przyszłą sobotę – odpowiedziała hrabina Nordston. – A pan Konstanty Dmitriewicz, czy pan wierzy? – zapytała Lewina. Po co pani pyta się mnie? Przecież pani wie dobrze, co odpowiem. Chciałabym słyszeć pańskie zdanie. Moim zdaniem odrzekł Lewin, te stoliki wirujące są najlepszym dowodem, że tak zwana inteligencja stoi nie na wiele wyższym poziomie umysłowym od chłopów, wierzących w uroki, w czary, w zapatrzenie się i tym podobne. Ale my zatem Pan nie wierzy, nie mogę wierzyć hrabino. A jeśli ja sama widziałam, i baby wiejskie opowiadają, że widziały na własne oczy upiora, Zdaje się zatem panu, że mówię nieprawdę, zapytała hrabina i roześmiała się nieszczerze. Mylisz się, Mario. Konstanty Dmitriewicz powiada tylko, że nie może wierzyć. Odezwała się Kitty, rumieniąc się za Lewina. Lewin zaś zrozumiawszy o co chodzi, rozdrażnił się jeszcze bardziej i chciał odezwać się, lecz Wroński ze zwykłym swym szczerym uśmiechem dopomógł zręcznie do dalszego prowadzenia rozmowy, która mogła się stać nieprzyjemną. Czyż pan zupełnie nie przypuszcza możliwości istnienia tych objawów? Zapytał. Dlaczego? Uznajemy istnienie elektryczności, której bliżej nie znamy. A czegoż więc nie może być nowej siły, dotychczas nam nieznanej, a która, gdy odkryto elektryczność, przerwał mu z niecierpliwością lewin. To odkryto tylko zjawisko, i nie wiadomo było skąd ono pochodzi i co może zdziałać. I minęły wieki całe, zanim pomyślano o zastosowaniu ich. Spirytyści zaś zupełnie na odwrót. Zaczęli od tego, że stoliki im piszą, a duchy do nich przychodzą i dopiero potem zaczęli dowodzić, że jest to siła nieznana. Wroński słuchał uważnie Lewina, interesując się widocznie jego słowami. Tak, lecz spirytyści mówią: teraz jeszcze nie wiemy, co to za siła, lecz siła ta istnieje i działa w takich a takich warunkach. Uczeni zaś niechaj dochodzą istoty tej siły. Nie widzę powodu, dla którego nie miałaby to być nowa siła, gdy ona dlatego znów przerwał Lewin. Że elektryczność objawia swoje działanie za każdym razem, gdy smołę potrzemy kawałkiem sukna. Spirytyzm zaś nie za każdym razem, a zatem nie jest zjawiskiem przyrodzonym. Wroński nie przeczył, gdyż zauważył, że rozmowa staje się zbyt poważną, jak na salon, i chcąc zmienić jej przedmiot, uśmiechnął się wesoło i zwrócił się ku paniom. Najlepiej będzie, gdy zaraz spróbujemy, hrabino, odezwał się, lecz Lewin chciał koniecznie wypowiedzieć wszystko, co myślał o spirytyzmie. Myślę, mówił dalej. Że usiłowania spirytystów, aby wytłumaczyć swe cuda jakąś nową siłą, są stanowczo bezcelowe, gdyż mówią oni o sile duchowej, a chcą poddać ją doświadczeniom materialnym. Lewin spostrzegł, że wszyscy czekają końca jego dowodzeń. A ja myślę, że z pana będzie doskonałe medium, przerwała mu hrabina Nordston, gdyż masz pan w sobie coś idealnego. Lewin otworzył usta chcąc odpowiedzieć, lecz zaczerwienił się i nic nie odpowiedział. Najlepiej będzie, księżniczko, gdy zaraz weźmiemy się do próbowania stołów. Zaproponował Wroński. Księżno, czy pani pozwala? I Wroński wstał, szukając oczami stolika. Kitty wstała, chcąc przysunąć stolik i, mijając lewina, spotkała się z jego spojrzeniem. Żal go jej było z całego serca. Tym bardziej, że wiedziała, że tylko ona jest przyczyną jego nieszczęścia. Jeśli możesz mi przebaczyć, przebacz. Jestem tak szczęśliwą, mówiło jej spojrzenie. Nienawidzę wszystkich. I pani, i siebie. Odpowiadało jego spojrzenie. I Lewin sięgnął po kapelusz, chcąc pożegnać towarzystwo. Lecz niesądzonym mu było wyjść. W chwili, gdy wszyscy zaczęli siadać koło stolika, wszedł stary książę i przywitawszy się z paniami, podszedł ku niemu. Dawnoś przyjechał? Zapytał uradowany książę. Nie wiedziałem, żeś przyszedł do nas. Cieszę się, że pana widzę. Stary książę mówił Lewinowi czasami ty, czasami zaś panie. Pocałowawszy się z Lewinem, zaczął z nim rozmawiać, nie zwracając uwagi na Wrońskiego, który stojąc cierpliwie czekał, nim książę zwróci się ku niemu. Kiti domyślała się, że, po tym wszystkim, co zaszło pomiędzy nimi, serdeczność jej ojca musi sprawiać przykrość Lewinowi. Zauważyła również, że ojciec jej bardzo chłodno odpowiedział na ukłon Wrońskiego, i jak Wroński z pewnym zakłopotaniem popatrzył na jej ojca, starając się i nie mogąc zrozumieć, dlaczego jest tak źle usposobionym dla niego. I Kiti zarumieniła się. Niech książe puści do nas Konstantego Dmitriewicza? zawołała hrabina Nordston. Chcemy robić doświadczenia. Jakie doświadczenia? Kręcić stołem? Wybaczcie mi, moje panie i moi panowie, lecz zdaniem moim, gra w pierścionek jest daleko weselszą.“ Rzekł stary książe, spoglądając na Wrońskiego i domyślając się, że to on zaproponował doświadczenia spirytystyczne. Gra w pierścionek ma przynajmniej jakiś sens. Wroński spojrzał z zadziwieniem na księcia i uśmiechnął się z lekka, zaczął rozmawiać z hrabiną Nordston o wielkim balu, mającym się odbyć w przyszłym tygodniu. Spodziewam się, że pani będzie na nim zwrócił się ku Kitty z zapytaniem. Gdy książę odwrócił się od niego, Lewin wyszedł niepostrzeżenie, i uśmiechnięta, uszczęśliwiona twarzyczka Kitty, odpowiadającej Wrońskiemu na pytanie o balu była ostatnim wrażeniem, jakie Lewin wyniósł z tego. Pamiętnego dla siebie wieczoru. Rozdział piętnasty. Gdy wieczór skończył się, Kitty opowiedziała matce swą rozmowę z lewinem i pomimo całego współczucia, jakie dla Lewina miała, cieszyła się, że spotkały ją oświadczyny. Nie wątpiła na chwilę, że postępowanie jej było najzupełniej poprawnym. Lecz gdy położyła się do łóżka, długo nie mogła zasnąć. Prześladowało ją jedno wrażenie. Oblicze Lewina z namarszczonymi brwiami i z ponuro patrzącymi spod nich dobrymi oczami. Widziała go, jak stojąc podczas rozmowy z jej ojcem spoglądał na nią i na Wrońskiego. I tak gorzali jej się zrobiło, że aż łzy zakręciły się jej w oczach. Lecz w tej chwili pomyślała o tym, który jej zastąpił Lewina. Jak żywa stanęła przed nią ta energiczna męska twarz, z odbijającym się na niej szlachetnym spokojem i dobrocią dla wszystkich i dla wszystkiego. Przypomniała sobie, jak głęboko kocha ją ten, którego ona kochała. I znów zrobiło jej się wesoło i z uśmiechem szczęścia złożyła głowę na poduszce. Żal mi go, ale cóż robić, ja mnie winna. Powtarzała sobie, lecz głos wewnętrzny mówił jej co innego. Sama nie zdawała sobie sprawy, czego żałuje. Czy tego, że dopuściła Lewina do oświadczyn, czy też tego, że mu odmówiła. Wspomnienia te zatruwały jej szczęście. Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, zmiłuj się nade mną. Modliła się, zanim sen nie zmożył jej. Tymczasem na dole, w małym gabinecie księcia, odbywała się jedna z coraz częściej powtarzających się między rodzicami scen o ukochaną córkę. — Co? Jak to co? — krzyczał książę, machając rękoma i zapinając na sobie szlafrok podbity lekkim futrem. — To, że nie masz ambicji ani dumy, że hańbisz i gubisz córkę tym podłym i głupim swataniem! Też na miłość boską zlituj i się książę, nade mną, cóż ja zrobiłam takiego, mówiła księżna, zaledwie wstrzymując się od płaczu. Księżna uszczęśliwiona rozmową z córką przyszła jak zwykle powiedzieć księciu dobranoc i choć nie miała zamiaru mówić mu o świadczynach Lewina i o odmowie Kitty, napomknęła jednak zdekka mężowi, że jak jej się zdaje, z wrońskim już wszystko skończone i że hrabia oświadczy się, jak tylko przyjedzie jego matka. Usłyszawszy to, książę rozgniewał się i zaczął używać grubiańskich wyrażeń. Coś zrobiła. Poczekaj. Po pierwsze wabisz starających się, o czym cała Moskwa będzie mówiła i będzie miała słuszność. Jeśli wydajesz wieczory, to zapraszaj wszystkich, a nie paru wybranych dudków. Zaproś wszystkich tych tiutków. Książę nazywał tak moskiewską młodzież. Zawołaj grajka i niech sobie skaczą, a nie tak, jak ty robisz, paru konkurentów. Wstręt mnie ogarnia, gdy się patrzę na to, a ty doczekałaś się tego, czego chciałaś. Zawróciłaś głowę, dziewczynie. Lewin jest tysiąc razy porządniejszym człowiekiem, a ten wroński to petersburski elegant. Ich tam na maszynie robią jeden wart drugiego, a wszyscy razem licha warci. Choćby on był księciem krwi nawet, córka moja nikogo nie potrzebuje. Lecz czy ja winna jestem temu? Ty, zawołał książę pełen gniewu. Wiem dobrze, że jeśli ciebie będę słuchała, to nigdy córki nie wydamy za mąż. W takim razie najlepiej wyjeżdżajmy na wieś. Ma się rozumieć. Sam powiedz, czy ja narzucam się komu? Nikomu nie narzucam się. A młody człowiek zakochał się, i ona jak mi się zdaje, tak, jak ci się zdaje. A jeśli ona naprawdę zakocha się, a on tak samo myśli żenić się jak ja? Wolałbym nie patrzeć na to wcale. Ach, spirytyzm, ach, Nicea, ach, na balu. I książę, któremu zdawało się, że przedrzeźnia żonę, dygał przy każdym wyrazie. A gdy staniemy się powodem nieszczęścia, Kitty, gdy ona rzeczywiście nabije sobie głowę, dlaczego przypuszczasz, że nabije sobie? Ja nie przypuszczam, ja wiem. My znamy się na tym, a nie baby. Widzę człowieka mającego poważne zamiary i widzę sofist drżała jak ten dudek, który chce się tylko pobawić. Zaczynasz już gadać od rzeczy. Przypomnisz sobie moje słowa, lecz już będzie za późno. Tak będzie jak z Daną. Dobrze, dobrze. Nie mówmy już o tym. Przerwała księciu żona, przypominając sobie nieszczęśliwą doli. Dobrze. Dobranoc. Pożegnawszy się i pocałowawszy, lecz wiedząc dobrze, że każde z nich pozostaje przy swoim zdaniu, małżonkowie rozeszli się. Księżna z początku była pewną, że dzisiejszego wieczoru rozstrzygnął się los Kitty i że zamiary Wrońskiego nie mogą ulegać żadnej wątpliwości, lecz słowa męża zaniepokoiły ją. Wróciwszy do swego pokoju, księżna również, jak Kitty, westchnęła parę razy, jakby obawiając się nieznanej przyszłości. Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, zmiłuj się nade mną. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.